Jak wskazali nauczyciele, multibook jest drugim najważniejszym kryterium przy wyborze cyklu do edukacji wczesnoszkolnej. Dlatego tak wiele wysiłku włożyliśmy w jego dopracowanie. Multibook, ale to ciekawe, to intuicyjne połączenie podręczników, ćwiczeń i materiałów dodatkowych. Interaktywny i angażujący świat muzyki i informatyki. Dodatkowe zadania, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Filmy, galerie, opowiadania, prezentacje multimedialne. Jednym słowem, wszystko, czego potrzebuje nauczyciel w jednym miejscu. Ale po kolei. Wystarczy jedno kliknięcie we właściwego multibooka, aby wybrać interesujący nas blok tematyczny. Bloki tematyczne odpowiadają tym zawartym w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń. Po wybraniu odpowiedniego bloku otrzymujemy gotowy materiał do realizacji lekcji. Bloki tematyczne rozpoczynają się stronami podręcznika. Każda z nich zawiera materiały multimedialne, takie jak filmy, galerie zdjęć, opowiadania czy monografie. Kolejnymi stronami są te z zeszytów ćwiczeń, na których wszystkie zadania są interaktywne. Uczeń może w nich pisać, kolorować, układać, łączyć i zaznaczać. Wybrane ćwiczenia pokazują również poprawność rozwiązań. W każdym bloku znajdują się także strony z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeń do matematyki. One również bogate są w multimedia i ćwiczenia interaktywne. Na końcu każdego bloku znajdują się dodatkowe materiały, takie jak karty i utwory muzyczne czy tablice demonstracyjne. Ze strony głównej możemy osobno uruchomić wybraną część podręcznika wypełnioną multimediami lub wybraną część zeszytu ćwiczeń, również pełną interaktywnych zadań. Multibook, ale to ciekawe, to także muzyczna kraina. Znajdują się w niej interaktywne karty muzyczne i śpiewniki w wersji flipbook oraz PDF, które można pobrać lub łatwo wydrukować prosto z multibooka. W multibooku znajdziemy również wszystkie utwory przeznaczone dla klasy pierwszej. A jeśli chcemy, aby uczniowie grali samodzielnie na instrumentach, to w multibooku, ale to ciekawe, jest to możliwe. W grze pomogą specjalne zadania opierające się na gamie solmizacyjnej. Multibook poprzez ćwiczenia uczy również rytmów oraz zapoznaje z instrumentami perkusyjnymi. Ciekawe, czy wśród uczniów znajdą się następcy Chopina? A może w klasie są przyszli informatycy? Jednym kliknięciem możemy uruchomić osobnego multibooka do edukacji informatycznej. Aby poznać jego zalety, zachęcamy do obejrzenia osobnego filmu. Ćwiczenie zostało wykonane. Brawo! W multibooku, ale to ciekawe, znajdziemy również monografię liter i liczb. Po wyborze odpowiedniej litery otrzymamy interaktywne ćwiczenia, dzięki którym uczniowie poznają słowa z daną literą, nauczą się głoskowania, sylabizowania oraz poprawnego zapisu konkretnej litery. Poznawanie liczb to także mnóstwo zabawy. A dzięki specjalnej ikonie monografię można również uruchomić bezpośrednio ze stron podręczników oraz zeszytów ćwiczeń. W bibliotece multimediów zostały zebrane wszystkie materiały multimedialne. Czytelny układ filtrowania pozwala wybrać materiały do konkretnego bloku tematycznego lub filtrować je po rodzaju materiału. Nowością są tu prezentacje multimedialne. Każda prezentacja to osobny temat. Przygotowane zostały w PowerPoincie i są gotowe do pobrania. Uaktualniono je animacjami oraz nagraniami lektorskimi. Prezentacje można dowolnie modyfikować pod własne potrzeby. Bezpośrednio z multibooka można także przejść do Math Academy, w której zamieszczono wiele materiałów związanych z cyklem, ale to ciekawe, niezbędnych w codziennej pracy nauczyciela. Tak właśnie działa multibook, ale to ciekawe, który spełnia oczekiwania nauczycieli.